Cześć! Znasz aplikację Canva? Zastanawiasz się, czy to, co w niej zaprojektujesz, możesz wyciąć za pomocą plotera? Dzisiaj opowiem Ci, jak to działa. Zacznijmy od tego, czym jest Canva. To aplikacja, którą zna prawie każdy. Popularność przyniosła jej bardzo łatwa obsługa i intuicyjny interfejs. Dzięki tysiącom szablonów, gotowych wzorów i bazie popularnych czcionek, osoby, które do tej pory nie miały pojęcia o grafice, mogą bez problemu samodzielnie zaprojektować cały branding firmy. Przygotujesz tam elementy takie jak logo, naklejki, wizytówki czy ulotki. Aplikacja w fantastyczny sposób pomaga też w tworzeniu grafik do social mediów, oferując użytkownikom nietuzinkowe szablony dostosowane rozmiarem do wymogów Facebooka czy Instagrama. Jednym słowem, aplikacja już w wersji darmowej jest naprawdę super i pozwala kompleksowo podnieść poziom wizualny naszej firmy w internecie. A teraz przejdźmy krok dalej, czyli jak stworzone tam grafiki mają się do cięcia ploterem. Żeby to jak najlepiej zrozumieć, opowiem Wam trochę więcej o grafice jako takiej. Pliki z Canvy w darmowej wersji aplikacji możemy zapisywać jako JPG lub PNG. Jest to grafika rastrowa. Taka sama jak na przykład zdjęcia, które robimy codziennie telefonem. Oznacza to, że jest ona zbudowana z pikseli. Zobacz, jeżeli takie zdjęcie przybliżysz coraz bardziej, będą pojawiały się piksele, czyli te małe kwadraciki, z których zbudowane jest nasze zdjęcie. Plotery tnące co do zasady pracują na grafice wektorowej. Jest to rodzaj grafiki nie zbudowany z pikseli, tylko punktów. Zobacz, taka grafika nawet po ogromnym przybliżeniu nie traci na jakości, a punkty stanowią ścieżkę, drogę, po której ploter będzie wycinał. Mówiąc jeszcze prościej, te punkty to jego instrukcja cięcia. Będzie wycinał linię od jednego punktu do drugiego. Jeżeli w programie plotera otworzymy plik zapisany w Canvie w formacie PNG, ploter nie ma widocznych punktów, więc nie wie, jak ten plik wyciąć. Jest tam dużo pikseli, ale nie ma dla niego żadnej instrukcji i w jaki sposób ma to wycinać, co ma z tym plikiem dalej zrobić. I czy oznacza to, że wszystko stracone i tak naprawdę już nic nie da się zrobić? No niekoniecznie, mamy tutaj kilka możliwości. Opcja pierwsza to wykorzystanie grafik stworzonych w Canvie do wydrukowania i wycięcia. Oznacza to, że w programie plotera niezależnie, czy jest to ploter Silhouette czy Cricut, możemy otworzyć na przykład stworzone projekty naklejek i narysować im w programie linię cięcia. Zobacz, jakie to proste. Mam naklejkę w kształcie koła. W programie rysuję wokół niej linię cięcia dla plotera. Tutaj fajnie to widać, bo linie cięcia podświetlają się na kolor czerwony. Taki plik możesz teraz wydrukować na dowolnej drukarce, no i wyciąć na papierze samoprzylepnym, oczywiście za pomocą plotera. Twoje naklejki będą gotowe tak naprawdę w kilka minut. Więcej o tym znajdziesz w odcinku o opcji Print & Cut, które też znajdziesz na moim kanale. Opcją numer 2 jest przerobienie grafiki rastrowej na wektorową. Załóżmy, że potrzebujesz wyciąć naprasowanki na koszulki ze swoim logo. Logo zaprojektowane w Canvie otwieramy w programie plotera i za pomocą dostępnych narzędzi przerabiamy na grafikę wektorową, czyli grafikę zbudowaną z punktów, które stanowią linię cięcia dla plotera. Zobacz, tutaj logo, które otworzyłam w formacie PNG, a tutaj przerobione dosłownie kilkoma kliknięciami. To drugie możesz już spokojnie wycinać z folii samoprzylepnych czy folii do naprasowanek i papieru. Ponownie dodam też, że zrobisz to zarówno w ploterach Cricut, jak i Silhouette. Czy da się to zrobić z każdym obrazkiem? No nie. Generalnie zasada jest taka, że im bardziej kontrastowa grafika, tym łatwiej automatycznie ją przerobić. W ostateczności pozostaje nam też opcja numer 3, czyli obrysowanie grafiki w programie plotera. Jest to najbardziej czasochłonna wersja, no i najmniej lubiana przez użytkowników, ale wspominam o niej, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ok, czyli podsumowując, czy grafiki stworzone w Canvie mogę wycinać w ploterze? Tak, jak najbardziej, ale musisz pamiętać, żeby odpowiednio ją do tego cięcia przygotować. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże rozwiać Wasze wątpliwości. Starałam się opowiedzieć to jak najbardziej prostym i przystępnym językiem, bo wiem, że szczególnie na początku wszystko to może wydawać się szalenie skomplikowane i zawiłe.
Jeżeli to, co mówiłam, Ci się spodobało, zostaw proszę łapkę w górę, nie zapomnij zasubskrybować też mojego kanału. A jeżeli masz jeszcze jakieś pytania albo nie wiesz, który model plotera wybrać, pisz śmiało lub zadzwoń, a nasi eksperci zawsze pomogą rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.